W dzisiejszym odcinku również będziemy potrzebować krzesła, natomiast rozpoczniemy ćwiczenia na stojąco. Bardzo proszę, żeby przygotowali sobie Państwo to krzesełko, aby było gdzieś pod ręką. Może być też fotel, tak jak u mnie dzisiaj. Tak, żebyśmy szybciutko mogli sobie postawić i przejść do kolejnych ćwiczeń. Jeśli ktoś nie jest w stanie wykonywać ćwiczeń na stojąco, nie ma problemu. Można też te wszystkie ćwiczenia robić na siedząco. Zatem przechodzimy do pierwszej części, rozluźniającej i uaktywniającej całe nasze ciało. To samo ćwiczenie, które robiliśmy w poprzednim odcinku na siedząco, dzisiaj zróbmy w pozycji stojącej. Czyli zaczynamy od kręcenia ramionami. Najpierw małe kółeczka, coraz większe i największe. Nie zapominajmy o oddechu. Wdech i wydech. Wdech, wydech. I jeszcze raz wdech, wydech. Bardzo dobrze. Teraz to samo do przodu. Zaczynamy od małych kółek. Większe. Jeszcze większe. I największe. I jeszcze dwa razy. Bardzo dobrze. Rozluźnimy troszeczkę ciało. Teraz wyciągniemy się maksymalnie do góry. To ćwiczenie też już znamy. Dzisiaj robimy na stojąco. Rozciągamy cały kręgosłup, pięty przyklejone do podłogi i sięgamy sufitu. Na zmianę. Prawa ręka, lewa ręka i uwaga, odrywamy pięty od podłogi, wspinamy się na palce i z wydechem opadamy. I jeszcze raz. Rolujemy kręgosłup, rozwijamy ręce do góry, sięgamy sufitu, pięty jeszcze przyklejone. Odrywamy pięty i z wydechem opadamy. Bardzo dobrze. Teraz wyciągnijmy ręce w bok, to też znamy, i kręcimy kółeczka dłońmi do przodu. Dodajemy łokcie. I kto może, całe ręce. Powolutku. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dobrze. Teraz wyciągnijmy dłonie do przodu i będziemy przy wdechu jedną dłoń kierować do boku. Przy wydechu wracamy. I na zmianę. Wdech i wydech. Wracamy. Powolutku. Spróbujmy. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I druga ręka. Wdech i wydech. Kto ma większy zakres ruchu, spróbujemy to ćwiczenie zrobić w innej konfiguracji. Ręce do przodu i będziemy sięgać aż za siebie i przy wydechu wracamy do przodu. Spróbujmy. Wdech i wydech. Głowa idzie za ręką. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I druga ręka. Wdech. I wydech. Opuszczamy dłonie. Teraz w chwilkę popracujemy nad głową. Chciałabym, żeby ta nasza głowa zwisała luźno i powolutku przetaczamy ją sobie od jednego ramienia do drugiego. Bardzo powoli. I do drugiego ramienia. I jeszcze raz. Wyobrażamy sobie, że ta nasza głowa jest bardzo ciężka i ona przetacza się swoim ciężarem. My nie musimy nic na siłę tutaj robić. Jeszcze chwilkę. Jeszcze dwa razy. I ostatni. I wracamy do pozycji wyjściowej. Bardzo dobrze. Teraz troszkę rozluźnimy nasze nogi. Strzepujemy prawą nogę i lewą nogę. Jeszcze raz prawa. Lewa. Świetnie. I strzepmy sobie jeszcze ręce. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ćwiczenia na stojąco obowiązkowe, to na dzisiaj tyle. Teraz kolejne ćwiczenia wykonamy na siedząco. Jeśli ktoś ma takie życzenie, to może też zostać na stojąco, natomiast ja zalecam jednak, aby te kolejne ćwiczenia faktycznie wziąć sobie krzesełko i usiąść. Siadamy, nie na brzegu krzesła, tylko tak, żeby było nam wygodnie, nie opieramy się całkiem pleckami. Pozycja
tak mniej więcej w połowie krzesła, plecy wyprostowane, obie stopy na podłodze oparte pewnie. Nie siadamy też na końcówce krzesła, ponieważ będziemy tracić równowagę. Nie chcę tak, żebyśmy się opierali za bardzo, bo to też nie o to chodzi. Także znajdźmy wygodną pozycję. I uwaga, pierwsze ćwiczenie, które też już znamy, ręka na mostek. Będziemy nabierać powietrza na dwa i wypuszczać, ale dzisiaj postaramy się wypuszczać jeszcze dłużej niż ostatnie powietrze. Spróbujemy policzyć sobie do sześciu. Wdech nosem, wydech ustami. Spróbujmy. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech. Dobrze. Teraz łapiemy się za żebra, ściskamy troszeczkę i powtarzamy ćwiczenie z ostatniego odcinka. Rozszerzamy obie dłonie przy wdechu i bardzo długi wydech, też liczony do sześciu. Uwaga, wdech i wydech. Przypominam, że usta mamy złożone w dzióbek albo tak jakbyśmy chcieli dmuchać przez rurkę. Jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech. Brawo! Teraz jedną rękę odkładamy, może być na nogę, może zwisać wzdłuż ciała. Tylko jedna ręka zostaje na żeberkach. Podczas wdechu będziemy starali się nabrać powietrza dokładnie w to miejsce, gdzie mamy rękę. I leciutko unosimy tą część ciała w górę, rozszerzając żebra. Podczas wydechu ciało wraca do pozycji wyjściowej. Zaprezentuję teraz wdech. I wracam. Spróbujmy razem. Wdech. I jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech. To samo spróbujmy teraz drugą ręką. Kładziemy na dolnych żebrach, ściskamy się troszeczkę, aby poczuć opór. I uwaga, wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden. Wdech i wydech. Dobrze. Teraz obie dłonie połóżmy na kolanach. Podczas wdechu będziemy wyobrażali sobie, że powietrze idzie nam aż tam, gdzie mamy plecy. Plecy będą się uwypuklały. Podczas wydechu wracamy do pozycji wyjściowej. Zaprezentuję. Wdech i wydech. Spróbujmy razem. Uwaga. Wdech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dobrze. I ostatnie ćwiczenie. Siadamy głęboko w krześle, ręka na brzuch i popracujemy jeszcze nad nabieraniem powietrza w najniższe rejony, czyli uwypuklamy nasz brzuch, to też już robiliśmy, pępek odsuwamy od kręgosłupa. Zróbmy trzy takie wdechy. Uwaga, wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech. Bardzo dobrze. Wracamy do wygodnej pozycji na krześle. Można troszeczkę się rozluźnić przed kolejnymi ćwiczeniami. Teraz dziwne miny. Szeroki uśmiech i wąski. Pokląskamy sobie chwilkę. I coraz szybciej.
Tak, zwróćmy uwagę na to, żeby na zmianę robić szeroki uśmiech i wąski dziubek w tym ćwiczeniu. Zrobimy to jeszcze raz. Uwaga! Bardzo dobrze. Teraz górnymi zębami przeczesujemy dolną wargę. I na odwrót, dolnymi zębami górną wargę. Pompujemy policzki. I na zmianę wciągamy. Jeszcze raz pompujemy i wciągamy. Dobrze. A teraz bardzo proszę, powtarzamy za mną. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Próbujemy. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Teraz powiemy trzy razy pod rząd to zdanie. Spróbujmy. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Pomiędzy kolejnymi powtórzeniami możemy delikatnie dobrać oddech. O to chodzi w tym ćwiczeniu, aby nie nabierać za dużo powietrza, ponieważ tam jest króciutka przerwa. Tylko delikatnie dobieramy troszeczkę i kontynuujemy ćwiczenie. Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Natomiast teraz poproszę Państwa, abyśmy spróbowali mówić nieco wyżej, takim bardziej wokalnym głosem. Zaprezentuję teraz. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. I dodatkowo myślmy o tym, co mówimy. Mówmy bardzo przekonywująco, tak żebyśmy chcieli osobie, która ewentualnie by nas słuchała, przekazać tą niezwykle ważną informację. Spróbujmy razem. I z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. Bardzo dobrze. Jeśli udało się wykonać to ćwiczenie trzy razy, możecie Państwo popróbować sobie już sami później wykonać cztery, pięć, a nawet sześć razy. Pamiętajmy o tym, aby dobierać bardzo króciutkie oddechy pomiędzy. Dobrze, a teraz jeszcze chwilkę sobie pomruczymy. I dzisiaj otworzymy nieco bardziej nasz głos. Spróbujmy zrobić to samo na samogłosce i. I wrócimy do jednego dźwięku. Również możemy dodać tutaj pracę ręką. Spróbujmy razem. Wdech. I jeszcze raz tak samo, tylko weźmiemy teraz inną wysokość od tego dźwięku. Wdech. Brawo. Teraz powtarzajcie Państwo za mną. Ja, je, i. Jo, ju. Spróbujmy. Ja, je, i, jo, ju. Następnie zaśpiewamy te sylaby na jednym dźwięku. Ja, je, i, jo, ju. Spróbujmy. Wdech. Ja, je, i, jo, ju. Od tego dźwięku. Wdech. Ja, je, i, jo, ju. I jeszcze wyżej. Wdech. Ja, je, i, jo, ju. Zmieńmy sylaby. Wra, wre, wri, wro, wru. Samogłoski pozostają te same, zmieniamy tylko początkową spółgłoskę. Od tego dźwięku spróbujmy. Wdech. Wra, wre, wri, wro, wru. I wracamy niżej. Wdech. Wra, wre, wri, wro, wru. Brawo. Przypomnijmy sobie jeszcze nasze zdanie, które przed chwileczką ćwiczyliśmy. Z czeskich z trzech szło Czechów trzech. I na zakończenie zaśpiewamy to zdanie na następującej melodii.
Z czeskich strzech szło Czechów trzech, z czeskich strzech szło Czechów trzech. Na razie zróbmy tylko dwa powtórzenia tego. Uwaga, wdech. Z czeskich strzech szło Czechów trzech, z czeskich strzech szło Czechów trzech. Pilnujmy, aby bardzo wyraźnie wypowiadać tekst. Spróbujemy wyżej od tego dźwięku. Uwaga, wdech. Z czeskich strzech szło Czechów trzech, z czeskich strzech szło Czechów trzech. I jeszcze jeden, wdech. Z czeskich strzech szło Czechów trzech, z czeskich strzech szło Czechów trzech. Brawo. Przypominam Państwu o mruczeniu. Zachęcam serdecznie, aby również po ćwiczeniach razem tutaj ze mną odpalili sobie Państwo jakiś filmik ze swoim ulubionym utworem i pomruczeli jeszcze troszeczkę ulubione piosenki. Mogą być ludowe, mogą być takie z repertuaru, który nawet teraz możemy posłuchać w radio. Zachęcam bardzo serdecznie, aby codziennie poświęcić chociaż kilka minut na takie mruczenie. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia już wkrótce.